Dzień dobry wszystkim. Mamy kolejny dzionek i kolejne grzybki. Troszkę kropi, dochodzi 10 rano. W takim oto lesie jestem, gdzie tu ładnie tak przerzedzono. Ja to nazywam prześwietlono. Pełno gałęzi i proszę zobaczyć, dokładnie jesteśmy godzinkę czasu. O! I mam pół wiaderka jędrnych podgrzybków, świeżutkie, same, takie naprawdę zdrowiutkie. Także grzyby rosną. Było rano o 9, 11 stopni. Wczoraj było 6 i też nazbierałem reklamówkę i wiadro, a dzisiaj 11, jest trochę cieplej. I jeszcze te grzybki wychodzą. Także w takim lesie, proszę zobaczyć. Między tymi gałęziami pełno tych nowych podgrzybków. Oj, dzisiaj bardzo krótki film. Dzisiaj na grzybach była moja ciocia, 80 lat. I oto tyle nazbierała. No a ja do tej nieszczęsnej reklamówki trochę kapci i troszkę tutaj prawie pełne wiadra, ale pada deszcz i musieliśmy uciekać z lasu. Jestem pełen podziwu, dlatego że ciocia z 10 km w lesie zrobiła mimo swojego wieku. No, ale tak to wygląda, trzeba korzystać. Na razie. I tak po grzybobraniu jestem już u mnie w piwnicy. To z wczoraj. Do suszenia. To z dzisiaj, jeszcze wiaderko jest u cioci. Pomidorki czerwienieją. A to z ostatnich dni grzybki. Dokładnie 40 słoiczków zrobionych. No i te porcjuję sobie do takich woreczków. Do środka liść laurowy, ziele angielskie i troszkę wieprzu. Także na jeden obiadek, jeden woreczek. No i orzechów, cała sterta. Mnóstwo jeszcze tych suszonych do poporcjowania. Tak to wygląda. No myślę, że to już powoli koniec sezonu grzybowego. Może jeszcze coś tam się pójdzie, ale tego nie wiem. Na razie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.